Jesteśmy w świątyni Ojca Pio, siamo nella chiesa di Padre Pio a Pietrelcina e vogliamo dire una preghiera per tutti quanti che hanno partecipato a questo grande pellegrinaggio con le reliquie di Santo Padre Pio. Chcemy razem z ojcem Marciano Superiore teraz tutaj, który jest przełożonym tego klasztoru, odmówić modlitwę za wami wszystkimi, którzy uczestniczyliście w tej wielkiej pielgrzymacji, można powiedzieć, w roku miłosierdzia relikwii świętego Ojca Pio. Siamo insieme, lui, questo sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Si scende da questo luogo davanti alla reliquia del Santo la benedizione per tutti i devoti di Padre Pio che sono nella terra polacca e a tutte quelle persone che hanno partecipato al grande pellegrinaggio del Padre. Niech błogosławieństwo właśnie otoczy was wszystkich na waszej ziemi tam. Błogosławieństwo niech wstąpi wszystkich w Polsce, którzy uczestniczyliście w tej wielkiej pielgrzymce, pielgrzymacji Reliki Świętego Ojca Pio. Niech to błogosławieństwo na nas wszystkich teraz wstąpi. I Ojciec udzieli błogosławieństwo. E per intercessione di San Pio scenda su tutti la benedizione del Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pielgrzymka zakończona. Święty Ojcze Pio. Przyjmij te wszystkie prośby i łaski od tych wszystkich, którzy o to prosili. Miał 12 października, teraz 25 lat kapłaństwa i ofiaruje mi taką pamiątkę na 25-lecie. I tutaj właśnie ojciec Pio właśnie tego 25-lecia. Zobacz, niech Bóg błogosławi.